Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Manojek. I dzisiaj mam dla was grę Poly Bridge, czyli grę podobnej do tej, w której kiedyś spędziłem naprawdę mnóstwo czasu grając na telefonie. Obecnie jest ona dostępna na komputery i z tego co widziałem, oglądałem i czytałem, jest naprawdę świetna. Jak wiecie, budowanie mostów jest bardzo engineering, a ja jestem po prostu inżynierem. Wcale nie, ale chciałbym być, ale nie będę, ale może w tej grze właśnie zostanę. Jest trudno, czas na... Oczywiście, na początku jest łatwo, ale z każdym levelem będzie coraz trudniej. Wiem, że tutaj nawet są jakieś tam mechaniczne mosty, które się same podnoszą i tak dalej, i tak dalej. Mamy swój budżet i musimy zrobić most w tym budżecie, żeby utrzymał teraz akurat pana na skuterku, ale potem będzie już dalej, dalej. To jest samouczek, który się włącza od razu wraz z rozpoczęciem gry, więc starczy mojego gadania, zaczynajmy. Okej, czyli mamy dwa punkty statyczne, te czerwone, które musimy ze sobą połączyć. Mamy do wyboru, jak widzę, tylko drogę, tak? Więc musimy po prostu... Okej, tu nam pomagają jakieś te, ale no zrobiliśmy drogę i teraz możemy patrzcie, jakie to jest ładne, zasymulować. No i wszystko wytrzymuje. Wszystko jest jak najbardziej dobrze. Mniejsza, zabierzmy się za trochę bardziej wymagający level. No ten nie jest bardziej wymagający z tego, co widzę. Ale spróbujemy. Autko powinno też przyjechać. A nie przejechało. Uuu, bo mamy drewno. To tak specjalnie było, bo nie było wcześniej drewna. No i teraz już jak podtrzymuje coś tą drogę, to spokojnie wytrzyma. No i tak też się stało. Tutaj też możemy tylko drogę zrobić. Więc po raz kolejny... A nie, mamy drewno. Uuu, czyli żeby takie wzmocnienia. Zawsze się... Nie no, to w sumie ma sens, bo rozkłada po prostu ciężar na więcej. Na więcej tych. Okej, kontynuujemy. Pięknie nasz mostek wygląda. Czyli co, znowu coś nowego nam dadzą? A nie, bo za nisko to zrobiłem. Jak to się usuwa? Aha, czyli mogę sobie... To było dobrze, tylko że ja mogę sobie zmieniać pozycję tego. Aha, mogę tak sobie przytrzymać i usunąć wszystko, tak? Tak jest. Dobra, i zrobimy nowy mostek. Tak jak nam każą. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, i teraz zobaczymy, czy może to wytrzyma. To już wytrzymało pięknie. No i pięknie. Okej, czyli musimy zacząć od zbudowania drogi po prostu pomiędzy tymi dwoma punktami statycznymi. Teraz musimy użyć drewna, żeby zbudować podpory. Tak, to są chyba podpory. Albo może napory. Nie wiem do końca, ale zrobiliśmy. Okej, czyli musimy teraz to zaznaczyć. I dać copy. I damy flip horizontally. I teraz wpastujemy. Okej, ale... Aha, rozumiem, bo teraz są dwa mosty i to podpiera to i to podpiera to. To ma jakiś sens, tylko... Nie, no w sumie tak, jeżeli one nie będą jechały w jednym punkcie, to się utrzyma. Powinno przynajmniej. No, to ma sens. W grach na telefon nie było kopiowania i tak dalej. Okej, ale tutaj jak zawsze musimy zacząć od drogi. Chciałbym już sam zacząć coś robić. Static... Tutaj, co to jest? A, super, czyli możemy rysować tak jakby takie wzory i potem to czymś wypełniać. To ma sens. Tylko czemu miedziane rurki, jeżeli mam rozumieć? Czy to liny miedziane? One mają podtrzymywać, a ta stalowa ma ten? To tak ma działać, na pewno? Spróbujemy, czy to wytrzyma. Powinno. Powinno. No pięknie, pięknie. Na razie idzie nam świetnie, to dlatego, że ja jestem po prostu najlepszym graczem. Ale już właśnie, przechodzimy do trudniejszych rzeczy. Okej, i tu pewnie nam pokażę, jak zrobić podnoszony most, tak? Tak pewnie będzie, bo no jak inaczej ten statek będzie przez to przepływał? Musi być podnoszony. Okej, jeszcze raz, tutaj trzeba na górze podłączyć. O, i mamy teraz hydraulika, którego możemy przyłączyć tak... I to już? O, okej, bo mogę... Plus 50. Okej. Ciężkie, tu już się zaczyna, kurczę, matematyka. Okej, trzeba tutaj tak zbliżyć. Okej, czyli musimy zrobić tak, żeby były dwójki, czyli tak jak tutaj w tym zielonym. Nie wiem, czy to ma jakąś rację bytu, bo średnio... Aha, chyba, że on się podniesie tak o? Że tak stanie po prostu.
No, to ma sens. Bo ja myślałem, że on będzie jakoś tak cały się podniesie. Ale to ma sens. Czy ten statek przepłynie? Przepłynie. Okej, okay, tak można. Po prostu tamten statyczny punkt tak jakby jakbyśmy odłączyli od lądu. Dobra, mamy to. Kolejna sprawa. Żeby zbudować rampę. Dreski. Co ta rampa nam da? Linka. Już? Coś chyba nie wyszło. Undo. Okej, okay, spróbujemy. A, rampa, tak że on wyskoczy i doleci. To ma sens. Aha, i przeszliśmy tutorial, pięknie. Dobra, tak więc przechodzimy w końcu do pierwszych mostów, które sami zbudujemy. To jest 8-metrowy, prosty most. Mamy na niego 7000, mamy go wykonać z drewna. Okej, okay. Nie wiem o co chodzi, ale musimy go z drewna wykonać, tak? Więc skoro musimy go z drewna, no to wykonajmy go z drewna. Nie wiem, może połączmy taką na przykład. Czekajcie, tutaj? Nie, ja ale tutaj powinien chyba połączyć. Tutaj trzeba to usunąć jakoś. Tak, żeby to mniej więcej miało jakieś tam ręce i nogi. To połączmy z tym, to połączmy z tym, to połączmy z tym. A to z tym, tylko boję się... Aha. Zrobiłem już ten błąd przed chwilą, że musi być jednak droga, bo jeżeli nie ma drogi, to nie ma drewna, więc teraz tutaj możemy się pobawić w takie właśnie myki, fikimiki możemy porobić. Myślę, że to jest dobry pomysł, że tutaj mniej więcej na środku to i teraz to połączyć z tym i z tym, tak samo po tej stronie. Świetnie i teraz możemy właśnie pociągnąć trzy razy tak ładnie i to jest już wtedy równo. I o to nam chodziło, super raźne. No i co? I taki most myślę, że spokojnie powinien wytrzymać. Jesteśmy sporo pod budżetem i spokojnie wytrzymał. No po prostu jestem z siebie dumny. Będą przyjeżdżały teraz dwa auta, a jeden i a dwa, ale no tak czy siak musimy zacząć jednak od drogi. Bez tego nie ma mowy w ogóle, żeby o czymś myśleć. Możemy też zrobić takie drogowe te. Sprawdźmy jak to się nada, to się nie nada. To już wam mówię od razu, że to się nie nada. Myślę, że zrobimy tak na pewno i tak. No nie chcę tego, żeby mi to pokazywało. I tak. Na razie tyle starczy i teraz musimy znowu pomyśleć, w jaki sposób rozgałęzić dalej. Myślę, że tak i tak i tak i tak. Czyli taka podstawowa konstrukcja, jak była w poprzednim naszym moście. Która całkiem się spisała. Która całkiem się spisała. Więc czemu mielibyśmy z niej rezygnować? Moglibyśmy nawet jeszcze to powiększyć. Ponieważ mamy jeszcze tutaj pieniądze, a boję się, że ten most nam się mógłby on się nam rozjechać. Więc spróbujmy w taki sposób, tylko czy to nie będzie za ciężkie? Nie, działa naprawdę świetnie. No i mówiłem wam, że jestem najlepszy. Ten stres nam też by się przydał, nie? Żebyśmy widzieli ile, gdzie jest najgorszy punkt. Najgorszy punkt. Tutaj, okej, ale tego nie chcemy akurat. Nie, tego nie chcemy. Chcemy normalnie drogę. No bo drogę trzeba. Bez drogi już się nie da. To już wiemy. Coś już wiemy przynajmniej. Okej, okay, mamy drogę i teraz znowu trzeba tutaj drewnem coś poszaleć. Tylko może najpierw byśmy jakoś te dwie tutaj połączyli ze sobą? Czy myślicie, że to tutaj, to tak samo... A to można jeszcze wyżej. To tutaj powinno być. I to też... powinno iść aż tak wysoko na ten punkt. Tak, tutaj byśmy połączyli. Nie wiem zbytnio, czy to ma jakiś sens, bo tutaj będzie się to rozpadać. Ale spróbujmy. A może nawet takie małe? Oj, nie, 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 nie. No właśnie, ale tutaj też by się przydało to jakoś, wiecie, tutaj połączyć, bo tutaj też może być ciężko. Chociaż nie, przejadą. Dobra, tą stronę przejadą, tutaj nie przejadą. Spróbujmy po prostu zasymulować to samo tutaj. Tutaj jest taki trójkąt, to jest połączone z tym. To oczywiście jest połączone z tym, ale odtąd idzie taki krótki kikucik tu i to tutaj. I to tutaj. Chyba jest tak samo. Przynajmniej powinno być, spróbujmy. Na razie most stoi spoko. Okej, okay, te na dole, no to logiczne. O nie, ale udało się.
co za różnica, czy masz stoi, co za różnica, jeszcze byłem tyle pod debetem, ale przejechali, więc to nie zmienia kompletnie postaci rzeczy. Tu już będziemy jechali pod górkę, więc może być nieco trudniej, ale nie powinno być przynajmniej, chociaż no taka średnia ta konstrukcja, bym powiedział. No i tutaj też bo nie wiem, czy to powinno, ale spróbujmy zrobić taką konstrukcję na górze. Zróbmy to tak, tutaj też, nie pokażuj mi już tego, tutaj i tutaj. Mamy jeszcze sporo kasy, więc tutaj też trzeba postawić gdzieś jeszcze jakąś. Okay, najbardziej się właśnie boję o to tutaj na końcu, że tutaj się połamie. A nie! Bardzo ładnie. Bardzo mi poszło ładnie. No wiecie, na razie to są proste rzeczy, ale tak czy siak idzie dobrze. Niedługo odblokujemy inne tam różne śmieszne rzeczy. No ten most to tak trochę średnio, bym powiedział. Średnio prosto. Możemy zrobić taki ten. O, można tak, super. Tylko czy to ma jakiś sens? Powiedzmy, że ma. A to można sobie jeszcze korygować, tak? Nachylenie tego. Można. Super, właśnie. To jest dopiero kurcze. Tylko to bym chciał usunąć. Zobaczmy, czy tutaj one pojadą. No, bez podtrzymania może być ciężko, Ale ogólnie zamysł jest dobry. Tutaj zrobimy tak samo. Zróbmy takie prowizoryczne trójkąciki. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie ze sobą trzymało. Okej, tu się utrzymało. Więc tutaj też powinno się utrzymać. Dużo wyższe nachylenie tego wszystkiego. I może być ciężko. Tutaj może być ciężko, ale spróbujemy chyba, nie? Damy, żeby szybko bardzo pojechali. No i świetnie. Dobra, teraz mamy 16-metrowy most. Jeszcze z tym, ze statkiem. To już w ogóle hardkorowo. To tutaj też wykorzystamy to, tylko że zrobimy go w drugą stronę. Tak, o. Myślę, że to będzie całkiem spoko. No nie wiem, ojoj, jakie to jest. Jakie to jest tam wszystko. Jak to wszystko się sypło. Spróbujmy jeszcze raz. No nie, to tak nie może być. I teraz robimy taki bardzo prowizoryczny most, który jest kompletnie na pałę robiony. I już jesteśmy over budget, czyli jesteśmy... Za dużo pieniędzy wykorzystaliśmy. Ale czy ten most przepłynie, ten statek? Przepłynie, więc to już jest dobre, ale czy to auto przyjedzie? Raczej nie powinno być większych problemów. Okej, więc... Teraz wystarczy tylko wykombinować sposób, żeby zejść z budżetu odrobinę. Tutaj myślę, że możemy to usunąć, co? Myślę, że tak. Zobaczymy jeszcze, jak to auto przejedzie. Ale myślę, że tam spokojnie możemy to usunąć. Tak jest, mogliśmy. Tutaj się coś złamało, ale czy to jest takie ważne? Raczej nie. To myślę, że możemy usunąć i tutaj po prostu w jakiś to bardziej rozsądny sposób zagospodarować. Może to byśmy nawet mogli usunąć. Dość odważnie, ale to jest całkiem realne, że to możemy usunąć. Statek przepłynął, zobaczymy jak auto. Ciężko? Ale spokojnie, przejechało, więc... No brawo, brawo! Dobra, przeszliśmy połowę pierwszej krainy, 6 mapek plus test tutoriala. Gra jest naprawdę świetna, bardzo się dobrze bawię, chociaż... W każdej grze mówię, że jest świetna, ale ta jest naprawdę bardzo ciekawa. Z każdą kolejną mapką będzie już coraz trudniej te mosty budować. Jak widzieliście, już ten ostatni sprawił mi naprawdę sporo kłopotu. Ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne odcinki z gry Poly Bridge, tak jak i z całkiem wszystkich innych gier, które nagrywam. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze stawcie łapkę w górę, stawcie suba i w ogóle uba. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was na kolejne filmiki i trzymajcie się. Cześć!